Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jak wyglądałyby skiny do broni w grze, wykorzystując moje autorskie koncepty. Kilka dni temu poznałem sposób na podmianę zawartości plików tekstu gry Fortnite, co uwolniło moje wyobraźnię, ponieważ od tamtego czasu mogę wstawić do gry jakiegokolwiek skina. Wystarczy tylko mi go najpierw stworzyć. I tak po paru bólach głowy i w sumie nie tak złej zabawy w Photoshopie przygotowałem dla was 4 skiny. Przez moje ograniczone możliwości w Photoshopie nie są najlepsze, ale myślę, że nie jest tragicznie. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, to dam wam znać, że do każdego skina dodam ankietę, w której to możecie zagłosować, jego klasę rzadkości dalibyście temu skinowi. Powiedzmy, że legendarna klasa to 1000 fałdolców, 800 fałdolców to epicka i tak dalej. Tak samo jak z emotkami. A więc, pierwszy skin należy do strzelby taktycznej. Nazwałem go Nerf. Jakoś mi pasowało do tej broni. Poza tym, nawet fajnie wygląda i myślę, że bez tego pierwotnego, groźniejszego wyglądu lepiej pasuje do efektywności tego shotguna. Kolejny skin to żniwiarz, z małą ciekawostką na lufie. Tworząc tego skina pomyślałem o zabójczej, zbierającej duże żniwo, Double Pomp sprzed paru miesięcy, która po skutecznych nerfach została przerobiona na dziecięcą i wyśmiewającą się samej siebie broń. Już trzeci skin to piorun dla Emki. W tym przypadku postanowiłem nawiązać trochę do oprawy graficznej mojego kanału. Nic więcej nie mam do dodania. Czwarty, już ostatni skin to różowa zebra dla Skara. Brakowało mi czegoś wystrzałowego i wyróżniającego się i po paru konceptach dla Skara postanowiłem pożyczyć pomysł z gry Battlefield Hardline, gdzie za niemałą sumę waluty w grze mogliśmy kupić taki oto kamuflaż dla naszej broni. Tyle skinów udało mi się dla was przygotować na piątek, ale to na pewno nie koniec. Ja jeszcze was na chwilę z nimi zostawię, żebyście mogli zobaczyć, jak bardzo widoczne byłyby skiny w grze. Zapraszam też do rozpoczęcia dyskusji na temat dodania skinów do broni w Fortnite, a chętnie się dołączę. Ja ci uważaj, zrobię. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Wojowym.